Kochani, przed Wami gra szkolna dotycząca Czesława Niemena. Na terenie szkoły poukrywane są koperty. Łącznie jest ich 15, ale nie wszystkie zbieracie. Waszym zadaniem jest zebranie 5 kopert określonego koloru. Klasa pierwsza gimnazjum zbiera koperty żółte. Klasa druga gimnazjum zbiera koperty czerwone. Klasa trzecia gimnazjum zbiera koperty zielone. Gdy uzbieracie wszystkie 5 kopert, spotykacie się na terenie szkoły w umówionym miejscu, na boisku szkolnym z koszem. Tam będziecie mieli godzinę na rozwiązanie wszystkich zadań. Wasza praca zostanie nagrodzona. Z IPN-u, że mamy dwie ulice, które powinny być nazwy zmienione. Ulica Dąbrowszczaków i Patrycego. Patrycego została zmieniona na ulicę Rotmistrza Pileckiego, natomiast Dąbrowszczaków kardynała Wyszyńskiego. Myśleliśmy sobie, że piękniejszą nazwą będzie ulica Czesława Niemena. Już jest ulica Czesława Niemena. My się zastanawiamy nad nazwą ewentualnie naszego Domu Kultury, czy Centrum Kultury i Spotkań Europejskich nie powinno zmienić nazwy i na przykład przyjąć nazwę, jeżeli będzie zgoda rodziny, Czesława Niemena. Nazywam się Katarzyna Krzepicka, jestem uczennicą klasy drugiej o profilu policyjnym w prywatnym Centrum Edukacyjnym Szkoły Sukces. Dziś będę przeprowadzała sondę na temat Czesława Niemena. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy zmienić nazwę Centrum Kultury i Spotkań Europejskich na Centrum Kultury imieniem Czesława Niemena. Co Pani o tym myśli? No, można by. No, blisko Niemen jest też na budynku. No, oczywiście. No, ja bym była za tym. No, w końcu Niemen to jest z naszego miasta, tak? Mi się wydaje, że bardzo fajnie by było, jakby było zmienione właśnie na tą nazwę. Jestem za tym. Jakby nie było to nasz rodak. Myślę, że to dobry pomysł. Zawsze będzie się jakoś to kojarzyło z tym, co w historii Białogardu jest takie ważne. No myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.